Dobra, ruszajmy. Okej. Okay. Za mną, młoda. No to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie grupowych patroli. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, którzy... Słuchaj, jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych tras, dobra? Zobacz, jak się na nich czujesz. W porządku. Pamiętasz jeszcze to dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Spodobały ci się? No wiesz, to nie do końca mój klimat. Doktor Daniela Starr jest dosyć... Jest dzika. A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Tak. No wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... No i ich ucieczka. To był fajny zwrot akcji. Zabawny jesteś. Jest i sklep muzyczny. Tak, widzę. Podsadzić cię? Dam radę. Tędy chyba nie damy rady. Co? Cholera. Kiedyś dało się tędy przepłynąć. Dobra, co teraz? No, jeśli chcesz, możemy spróbować przez ten hotel. No jasne. Cholera. Chyba coś mam. Myślisz, że się zmieścisz? Warto sprawdzić. Ostrożnie. Co? Przeszłam! Poczekaj! No dobra. Szukam. O, dzień dobry. No cześć. Pod wrażeniem? Nie, jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Nie ma za co. Przerażające miejsce. Chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Załóż maskę. Muszę. Jesteśmy sami.
A jak na kogoś wpadniemy? Okej, dobra. Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. Świetnie. Byłeś tu kiedyś? Nie, patrolowaliśmy tylko ulicę. Teraz myślę, że to był błąd. Może. Ślady po kulach są dość stare. Kiedy był tu ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś z naszych? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. Ej, chodź. Jesteśmy na patrolu. Dobra. Załatwmy ich.
Tutaj! Dobra, może odpuścimy na dziś szukanie tych stróży? Wyjęłaś mi to z ust. Wydaje mi się, że musimy iść do przodu. To się może udać. Idę za tobą. Daliśmy radę. No jasne. W porządku?
Poza tym, że się zestarzałem, nic, czego nie dam rady odespać. Wynośmy się stąd. Co robisz? A co, jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Damy radę. To było coś, nie? Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym usłyszą. A w ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jessem przyjaźnimy. No, ja mam niezłe oko do takich rzeczy. No i nie tym razem. Zobaczymy. Żebyś się nie zdziwił. Dalsza rada się przecisnąć? Widzisz, co to? Co? Okej. Ci, co zwiali w zeszłym roku. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. Zastrzeliłem ją, ale siebie nie potrafię. Jestem tchórzem. Adam. Jezu. Gdyby tylko byli odporni. Ta, słuchaj, chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. O. Gdy zabrałeś mnie ze szpitala świetlików,
Powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? Może się z tym kryją. Jak ty? Wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Eli. Lekarstwa nie ma, okej? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest. Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Nie. Świetnie. Chodźmy. Jesse odpłynął. Hej. Ja to zrobię. Jest w porządku. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. A co z tym? Znalazłaś coś? Właściwie to tak. Abby? Nie. Ją. Norę. Jej jednostkę wysłano do szpitala. Mieli zabrać zapasy czy coś. Tego szpitala? Ta. Co, chcesz tam iść teraz? Tak, mamy trop. Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Eli... Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. Co? Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? Dobra. Jeśli pójdę Route 5, powinnam dotrzeć do szpitala. Iść Route 5, wytropić Norę. Zmusić ją, by zdradziła, gdzie jest Abby. Proste.
Route 5, a więc tam. No dobra.